Witamy Państwa bardzo serdecznie w bibliotece w tym wyjątkowym czasie. Myślę, że dla nas wszystkim trudny, ale również i refleksyjnym, zachęcającym do medytacji, do refleksji. Okresie też niezwykłym, bo przecież obchodzimy tak ważne dla nas Polaków rocznice. Jedną z nich jest stulecie urodzin naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II. Dziś z wielką radością pragniemy Państwu zaprezentować i jednocześnie pełni wdzięczności zachęcić do wspólnego wysłuchania wyjątkowego dzieła Jana Pawła II pod tytułem Tryptyk rzymski. Jest to utwór, który został napisany przez Jana Pawła II właściwie jako jedyny od czasów pamiętnego konklawe w 1978 roku. Wydany został ten poemat w 2003 roku i po raz pierwszy zaprezentowany kolegium biskupów pod przewodnictwem kardynała Józefa Ratzingera. Jest to utwór niezwykły, jest swoistą kaznodziejską medytacją, rozważaniem naszego Ojca Świętego nad stworzeniem świata, nad tajemnicą człowieka, narodzin, śmierci. Składa się z trzech części, jak na pewno Państwo wiecie. Pierwsza, Księga Strumień, jest opowieścią o górskim potoku. O potoku, który staje się przyjacielem, partnerem w podróży medytacyjnej po kolejnych scenach zaprezentowanych z Biblii, jaką jest właśnie Księga Rodzaju, czy też sfabularyzowana opowieść pod tytułem Wzgórze w krainie Moria, nawiązująca do dramatycznej historii Abrahama, oddającego w ofierze życie własnego syna. Jest to niejako zapowiedź mesjanistyczna. Jan Paweł II, opisując to swoje medytacje, wgłębia się również w przepiękne dzieła malarskie Michała Anioła, będące na sklepieniu kaplicy Sykstyńskiej, a szczególnie w tym wyjątkowe dzieło Sądu Ostatecznego, zachęca nas czytelników do swoistej refleksji odkrywania tajemnicy stworzenia, tajemnicy życia, tajemnicy również mesjanistycznej. Drodzy Państwo, zachęcam serdecznie do wysłuchania tego wyjątkowego dzieła w wykonaniu wspaniałych artystów. Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane w ramach projektu bibliotecznego pod tytułem POTUS, PUS, stulecie urodzin Jana Pawła II, który został opracowany przez bibliotekarzy. Tematykę tegoż naszego projektu wprowadzi Państwa moja koleżanka, pani Ania Ptaszkiewicz-Godzina. Serdecznie zapraszam. Pani Ania. Szanowni Państwo, jak wspomniała Pani Dyrektor, rzeczywiście inspiracją do powstania projektu był obchodzony jubileusz stulecia urodzin papieża. To zachęciło nas do opracowania programu wydarzeń kulturalnych, które upamiętniają to wydarzenie. Jednym z nich jest prezentowana tutaj wystawa udostępniona przez Instytut Dialogu Międzykulturowego znajdujący się w Krakowie. Drugim wydarzeniem niezwykle ważnym jest to dzisiejsze spotkanie z udziałem wspaniałego aktora Jerzego Treli, pana Andrzeja Kurdziela. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu, 22 października. Wejściówki na to wydarzenie będą udostępniane już od jutra. Będzie to poetycko-muzyczny wieczór, również w oparciu o twórczość wielkiego Polaka w wykonaniu Dariusza Niebudka i Joachima Menzla. Również imprezą towarzyszącą w ramach projektu jest konkurs plastyczny dla przedszkolaków. Oczywiście dzisiejsze spotkanie ma także jeszcze jeden wymiar. Otóż myślę, że troszkę zaskakująco, ja przynajmniej nie pomyślałam o tym wcześniej, ale cudownie się to ze sobą złożyło. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. A przecież dla wielu z nas takim niezrównanym mistrzem i przewodnikiem duchowym był właśnie papież Jan Paweł II.
Drodzy Państwo, by już nie przedłużać tej chwili oczekiwania, serdecznie zapraszam naszych wspaniałych gości i oddajmy się duchowej uczcie na kambie tryptyku rzymskiego. Serdecznie zapraszam. Dodam jeszcze, przepraszam za tę dopowiedź, projekt, w ramach którego dzisiejsze wydarzenie jest możliwe, został sfinansowany przez Fundację PZU. Dziękuję bardzo. Teraz mnie słychać nawet za dobrze. I dobry wieczór Państwu. Ja nie będę przedłużał już, bo to aż niezdrowo przedłużać słowo interpretację mistrza. Powiem tylko, że będzie dziś niesamowita sprawa, no bo będziemy rozprawiali nad poezją Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas jego pontyfikatu jakby to był jedyne jego dzieło, jeśli chodzi o poezję, ten tryptyk rzymski. Wspomnę też, że zainspirował on wielu naszych artystów rodzimych, żeby nie wspomnieć Stanisław Sojka, Piotr Rubik, Zbigniew Książyk, a teraz nawet ostatnio Artur Żmijewski czytał tryptyk rzymski i improwizował Łodyg Pawlik, bardzo dobrze nam znany. Szanowni Państwo, ja chciałbym cztery dosłownie zdania przeczytać, ale nie tryptyku, tu nie śmiałbym, z książki Beaty Guczalskiej o Jerzym Terli, na temat Jerzego Terli, bo on charakteryzuje w sposób idealny to, co za chwilę się wydarzy. Z charakterystyczną, jedyną w swoim rodzaju twarzą. Podobnie mocną i oryginalną twarz miał Gustaw Holubek. Związany jest głos. Niski, idący z głębi, jakby wydobywał się ze studni. Potrafi być potężny, brzmieć mocno i szeroko. Zgarnia wtedy całą przestrzeń teatralną. Wypełnia ją wibracjami, niczym grające organy. Gdy jednak teraz w studiu nagrywa poezję, jego głos staje się bardzo intymny, ściszony, choć pod spodem wyczuwalne są drgania i wydaje się, jakby na źródło dźwięków o ogromnej mocy ktoś narzucił gruby kos. Koledzy aktorzy z nutą zazdrości mówią, przez ten głos wszystko, cokolwiek Terla powie, wydaje się od razu ważne, mądre, nadzwyczajnie głębokie. Żeby nie przedłużać, fragmenty tryptyku rzymskiego interpretacji Jerzego Terli. Po tych przeczytaniu fragmentów będzie jeszcze krótka rozmowa. Dziękuję Państwu bardzo. Najpiękniejszej poezji Jana Pawła II, Ojca Świętego, z tryptyku rzymskiego. Jeszcze później może na koniec coś Państwu powiem, coś z poezji polskiej, co było bliskie Ojcu Świętemu, bo przecież uwielbiał teatr, chodził do teatru, nawet był na mojej premierze, jeszcze jak był biskupem krakowskim, kardynałem.
to był na premierze Dziadów. Dostałem bukiet kwiatów od niego. Reżyser i ja dostaliśmy kwiaty od kardynała. Światło mi oczy świeci strasznie, ale spróbuję. Zdumienie. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu wstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi, srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym pędem. Niesiony dokąd? Co mi mówisz, górski strumień? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Pozwól mi tutaj się zatrzymać. Pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku, lecz zdumiewa się człowiek. Ruch, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Był samotny z tym swoim zdumieniem pośród istot, które się nie zdumiewały. Wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień. Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła, jakby mówiąc wszystkiemu wokoło. Zatrzymaj się, masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens. Ma sens. Źródło. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza. Strumień. Leśny strumień. Odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Odczuć świeżość. Ożywczą świeżość. Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej. Stoję przy wejściu do Sykstyny. Może to wszystko łatwiej było wypowiedzieć językiem Księgi Rodzaju, ale Księga czeka na obraz i słusznie czekała na swego Michała Anioła. Przecież ten, który stwarzał, widział. Widział, że było dobre. Widział. A więc księga czekała na owoc widzenia. O ty, człowieku, który także widzisz. Przyjdź. Przyzywam was wszystkich widzących wszechczasów. Przyzywam ciebie, Michale Aniele. Obraz i podobieństwo.
uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich i widział Bóg, że było bardzo dobre. Oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu. Czy to możliwe? Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła, a może także współczesnych. Pytaj Sykstyny, jak wiele tu powiedziane na tych ścianach. Początek jest niewidzialny. Tu wszystko na to wskazuje. Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki geniusz wyzwolił, i kres także jest niewidzialny. Choć tu spada na twój wzrok wędrowcze wizja ostatecznego sądu. Jak uczynić widzialnym, jak przeniknąć poza granice dobra i zła, początek i kras niewidzialne przenikają do nas z tych ścian. On, w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czy on jest tylko przestrzenią bytowania bytujących? Jest twórcą, ogarnia wszystko, stwarzając i podtrzymując w istnieniu. Sprawia podobieństwo. Gdy Paweł, apostoł, przemawia na Areopagu, wyraża się w jego słowach cała tradycja przymierza. Dzień każdy kończył się tam słowami. I widział Bóg, że było dobre. Widział, odnajdywał ślad swojej istoty. Znajdował swój odblask we wszystkim, co widzialne. Przedwieczne słowo jest jak gdyby progiem, za którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Kiedyś Michał Anioł, wychodząc z Watykanu, pozostawił polichromię, której kluczem jest obraz i podobieństwo. Wedle tego klucza niewidzialne wyraża się w widzialnym. Pra sakramen. Spełnienie. Apokalipsis. Kres jest tak niewidzialny jak początek. Wszechświat wyłonił się ze słowa. I do słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu. W ten niewidzialny kres stał się widzialny, jakby szczyt przejrzystości. Omnia nuda et aperta onte oculis eius. Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję. Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci. I tak przychodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. To, co było kształtne, w bezkształtne. To, co było żywe, oto teraz martwe. To, co było piękne, oto teraz brzydota spustoszenia. A przecież niecały umieram. To we mnie niezniszczalne trwa. Tobie dam klucze królestwa. Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy powierzono, zbierają się tutaj, pozwalają się ogarnąć sykstyńskiej polichromii, wizji, którą Michał Anioł pozostawił. Tak było w sierpniu, a potem w październiku pamiętnego roku dwóch konklawek. I tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba po mojej śmierci. Trzeba, by przemawiała do nich wizja Michała Anioła, konklawę, wspólna troska o dziedzictwo kluczy, kluczy królestwa. Oto widzą siebie pomiędzy początkiem i kresem,
pomiędzy dniem stworzenia i dniem sądu. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Ostateczna przejrzystość i światło, przejrzystość dziejów, przejrzystość sumień. Potrzeba, aby w czasie konklawy Michał Anioł uświadomił ludziom: nie zapominajcie, omnia nuda et aperta sunt ante oculis eius. Ty, który wszystko przenikasz, wskaż. On wskaże. Wzgórze w krainie Moria. Ur w ziemi chaldejskiej. Był taki czas, kiedy ludzie nie przestawali wędrować. Otoczeni stadami szli tam, gdzie ich wołał urodzaj. Tam, gdzie ziemia jak żyzna matka zdolna była wykarmić zwierzęta. Tam i człowiek rozbijał namioty, zaczynał mieszkać. Dlaczego my dziś szukamy tego miejsca w ziemi chaldejskiej, skąd wyruszył Abraham, syn Terach, z gromadą podobnych sobie koczowników? Myślał może, dlaczego mam stąd uchodzić? Dlaczego mam opuszczać Ur w ziemi chaldejskiej? Czy tak myślał? Czy odczuwał smutek rozstania? Czy oglądał się wstecz? Nie wiemy. Wiemy tylko, że słyszał głos, który mówił do niego: wyjdź. Abraham postanowił iść za głosem. Głos mówił: będziesz ojcem wielu narodów. Potomstwo twoje będzie tak liczne, jak piasek na brzegu morskim. Jakżeż spełni się ta obietnica, myślał Abraham. Gdy natura odmówiła mu daru ojcostwa, małżonka, którą umiłowałem, od dni mojej młodości nie dała mi syna. Cierpimy nad tym oboje. Głos jednak mówił: będziesz ojcem. Będziesz ojcem wielu narodów. Potomstwo twe będzie tak liczne, jak piasek na brzegu morskim. Kto mógł tak przywoływać przyszłość daleką i bliską? Kim jest ten bezimienny, który zechciał objawiać się w głosie, który mówił tak za Abrahama, jak mówi człowiek do człowieka? Był inny, niepodobny do wszystkiego, co mógł myśleć o nim człowiek. Mówił, więc oczekiwał odpowiedzi. Raz przyszedł do Abrahama w gościnę. Było trzech przybyszów, których przyjmował z wielką czcią. Abraham zaś wiedział, że to on. On jeden rozpoznał głos, rozpoznał obietnicę. W rok później cieszyli się oboje z Sarą narodzinami syna. Chociaż byli już w latach podeszli. Syn to znaczy ojcostwo i macierzyństwo. Będziesz ojcem, Abrahamie. Będziesz ojcem wielu ludów. Odtąd już imię twoje będzie Abraham. W tym imieniu będę cię błogosławił. W tym imieniu rozmnożę twe potomstwo aż po najdalsze krańce ziemi. Imię to będzie znaczyło ten, który uwierzył wbrew nadziei. Wkoło ludzie i ludy sami sobie tworzyli bogów. Tak Egipt, tak Helada, tak Rzym. On, Abraham, uwierzył temu, który jest, z kim rozmawiał, kiedy szedł za głosem, przed kim otwierał drzwi swego namiotu, w gościnę jego zapraszał, z nim obcował. My dzisiaj właśnie do tych miejsc powracamy. Tędy bowiem przyszedł kiedyś Bóg do Abrahama. Do Abrahama, który uwierzył, przyszedł Bóg. Gdy ludy i ludzie sami sobie stworzyli bogów, przyszedł ten, który jest, wszedł w dzieje człowieka i odsłonił mu tajemnicę zakrytą od założenia świata. Bóg przymierza.
O Abrahamie, ten, który wszedł w dzieje człowieka, pragnie tylko przez Ciebie odsłonić tę tajemnicę, zakrytą od założenia świata. Tajemnicę dawniejszą niż świat. Jeśli dziś wędrujemy do tych miejsc, z których kiedyś wyruszył Abraham, gdzie usłyszał głos, gdzie spełniła się obietnica, to dlatego, by stanąć na progu, by dotrzeć do początku przymierza. Bo Bóg Abrahamowi objawił, czym jest dla ojca ofiara własnego syna. Śmierć ofiarna. O Abrahamie, tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swojego dał, aby każdy, kto w niego wierzył, miał żywot wieczny. Zatrzymaj się. Ja noszę w sobie Twe imię. To imię jest znakiem przymierza, które zawarło z Tobą słowo przedwieczne, zanim stworzony był świat. Zapamiętaj to miejsce, kiedy stąd odejdziesz. Ono będzie oczekiwać na swój dzień. Rozmowa ojca z synem w krainie Moria. Tak szli i rozmawiali już trzeci dzień. Oto wzgórze, na którym mam złożyć Bogu ofiarę, mówił ojciec. Syn milczał, nie śmiał pytać. Gdzie jest żertwa? Mamy ogień i drwa i nóż ofiarny, ale gdzie żertwa? Bóg sam sobie tę żertwę upatrzy. Tak powiedział. Nie śmiał głośno wypowiedzieć tych słów. Żertwą, mój synu, będziesz ty. Więc milczał. Tym milczeniem znów się zapadał w głuchy odstęp. Słyszał głos, który go prowadził. Teraz głos umilkł. Został sam ze swym imieniem. Abraham. Ten, który uwierzył wbrew nadziei. Za chwilę zbuduje stos ofiarny, rozpali ogień, zwiąże ręce Izaaka i wówczas co? Zapłonie stos. Widzi siebie już ojcem martwego syna, którego głos mu dał, a teraz mu go odbiera. O Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze w krainie Moria, jest taka granica ojcostwa, taki próg, którego ty nie przekroczysz. Inny ojciec przyjmie tu ofiarę swego syna. Nie lękaj się, Abrahamie. Idź dalej przed siebie i czyń, co masz czynić. Ty będziesz ojcem wielu narodów. Czyń, co masz czynić do końca. On sam powstrzyma twą rękę, gdy będzie gotowa zadać ów ofiarniczy cios. On sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka to, co już spełniło się w sercu. Tak, zawiśnie w powietrzu twa ręka. On sam ją wstrzyma. I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem. Na nim bowiem ma się spełnić tajemnica. Teraz jeszcze chciałbym Państwu zaproponować fragmenty wiersza Ojca Świętego Magnifikat. Uwielbiaj, dusza moja, chwałę Pana Twego, Ojca wielkiej poezji, tak bardzo dobrego. On młodość moją rytmem cudownym obwarował, On pieśń mą na dębowym kowadle ukował. Rozebrzmij, duszo moja, chwałą Pana Twego, sprawcy wiedzy anielskiej, sprawcy łaskawego. On spełniam po brzegi winogradu kielich. Przy uczcie Twej niebiańskiej, rozmodlony sługa, wdzięcznością, żeś mi młodość dziwnie rozanielił, żeś lipowego pniaka kształt jędrny wystrugał. Tyś najcudowniejszy, wszechmogący świątkarz.
pełno jest brzóz na drodze mojej, pełno dębów. Oto jest niwa wieśnia, podsłoneczna grządka. Oto jest młodociana grań tatrzańskich zrębów. Błogosławię Twój posiew wschodem i zachodem. Obsiewaj, gospodarzu, niwą Twą sowicie. Łanem niech będzie żytnim, smęczynowym grodem. Młodość rozkolebana tęsknotą i życiem. Niech Cię uwielbi szczęście, wielka tajemnica, żeś mi tak pierś rozszerzył pierworodnym śpiewem, żeś pozwolił w błękicie utonąć mymlicom, żeś na struny me zesłał melodię ulewną, żeś w melodii tej zjawił się wizją, Chrystusem. Popatrz w przód, Słowianinie, sobótczane światła, nie opadł z liści święty dom. Król Twój nie usechł, ale się stał jak ludu władyka i kapłan. Uwielbiaj Pana, duszo, za ciche przeczucie, za wiosnę rozśpiewaną gotycką tęsknotą, za młodość gorejącą, puchar winnych uciech, za jesień smutnym ściernią podobną i wrzosą, za poezję go uwielb, za radość, za boleść. Radość władania ziemią, błękitem i złotem, że się we słowa wciela rozkosz, żal pokoleń, że zbierasz tę dojrzałość leżącą pokotem. Ból to smutek wieczorny tych niewypowiedzeń, gdy ogarnia nas piękno falistą ekstazą. Bóg się ku harfie skłania, lecz na skalnej miedzy promień się łamie. Mocy nie staje wyrazom, słów nie staje. I jestem jak strącony anioł, posąg na kamienisku, marmurze cokoło. Ależ tęsknot tchnął w posąg i w strzelistość ramion, że się zrywa, że pragnie. Z tych jestem aniołów. I jeszcze Cię uwielbię, bo w Tobie jest przystań, nagroda za pieśń każdą, dzień świętej idei i radość rozśpiewana hymnem macierzyństwa, słowem spełnienia, cichym, najpełniejszym. Ej. Bądź błogosławion, Ojcze, za smutek anioła, za walkę pieśni z kłamstwem, bój natchniony duszy i miłość słowa wszelką zniwecz w nas i połam i kształt, co jako człowiek głupi się napuszył. Chodzę po Twych gościńcach, słowiański trubador, przy sobótkach grandziwą pasterzą wśród owiec, ale pieśń rozmodloną, pieśń wielką jak padł, rzucam przed tron dębowy jedynemu Tobie. Błogosławionaś, pieśni między pieśniami, błogosławione sierby mej duszy i światła, uwielbiaj, duszo moja, tego, co aksamit na moje rzucił barki i władyczy atlas. Błogosławiony świątkarz, Słowianin i prorok, bądź mi miłości, śpiewam jak natchniony celnik, uwielbiaj, duszo moja, pieśnią i pokorą Pana Twojego, hymnem, święty, święty, święty. Oto się pieśń jednoczy, poezji, poezji, ziarno tęskni, jak dusza cierpiąca niedosyt, by były me gościńce w cieniu dębów, brzezin i by były Bogu miłe młodzieńcze pokosy. Słowiańska księga tęsknot, u kresu się rozdzwoń, jak chórów zmartwychwstalnych mosiężna muzyka. Pieśnią świętą, dziewiczą, poezją pokłonną i hymnem człowieczeństwa, Bożym Magnifica.
Państwu jeszcze powiedzieć, jeden z ulubionych wierszy Ojca Świętego, wiersz Wyspiańskiego z Wyzwolenia, Modlitwę, w którym Wyspiański, wcześniej Słowacki zresztą, a później Wyspiański jakby przewidywał i prosił Boga o to, żeby kiedyś tam na tronie Piotrowym zasiadł ktoś stąd, aby Ojcem Świętym, papieżem został Polak. Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie. Modlitwa. Pamiętam, niegdyś chodziłem do księdza, do pustelni. Gdy przystanąłem w sieni, ci czyści i nieskazitelni spojrzeli ku mnie zdziwieni. O Boże, pokutę przebyłem i długie lata tułaczę. Dziś jestem we własnym domu i krzyż na progu znaczę. Krzyż znaczę Boży, nie przeto bym na się krzyż przyjmował, lecz byś mnie Boże od męki krzyża zachował. Byś mnie zachował od tego, coś za się za mnie przebył. Bym ja był z Twoich wiernych, a niewolnikiem nie był. Bym ja miał z Ciebie siłę, jak wierzę w Twoją wiarę. I żebym się doczekał, jak miecze śleży karę. Byś to coś zapowiedział, dopełnił w moim życiu. By błysło światło w nocy i trysnął strój w ukryciu. By trysło źródło świeże, zaraz pomył Rzeszową. I byś mi wskazał leże i dach nad moją głową. Byś zwiódł z wędrówki długiej mój naród do wszechmocy. Byś dał, co mają inni, gdy przyjdziesz jako dziecię tej nocy. Bożego Narodzenia. Ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły i Polska daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Niech się królestwo stanie, nie krzyża, lecz zbawienia. Oddaj nam, Jezu Panie, Twą Polskę objawienia. O Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas Polaków. Ty nie wiesz, czym być może Straż Polska u Twych znaków. Nie ścierpi już niedoli ani niewolnej nędzy, sam sięgnę lepszej doli i łeb przygniotę jędzy. Zwyciężę na tej ziemi, z tej ziemi państwo wskrzeszę. Synami my Twoimi, błogosław czyn i rzeszę. Oto dziecię w kolebce, matka nad nim schylona, około niej anieli. Dąży to mój? Mnie żona? Któż te słowa mi szepce, ta z Tobą dole podzieli? Koniec memu błąkaniu? Koniec mojej udręce? W czyimże to szeptaniu z tą ślubem sprzęgniesz ręce? Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo mają
cierpliwość, a czasu jeszcze nam starcza, bo jeszcze mieliśmy z panem Andrzejem chwilę porozmawiać. Jeszcze powiedziałbym państwu, jeżeli państwo macie ochotę, fragment improwizacji. Fragment improwizacji z Dziadów Mickiewicza. Właśnie tych dziadów, na których premierze był Ojciec Święty, jeszcze wtedy metropolita krakowski w Starym Teatrze w Krakowie. Samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewa dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha, obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha? Pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata i wzrok ziemski do ciebie wysłany za końca, choć szklanne weźmie skrzydła ciebie nie dolata, tylko o twoją mleczną drogę się uderzy. Domyśla się, że to słońca, lecz ich nie zliczy, nie zmierzy. Ty, Boże, Ty, naturo, dajcie posłuchanie. Godna to was muzyka i godne śpiewanie. Ja, mistrz, wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosa i kładę dłonie na gwiazdach, jak na szklannych harmoniki kręgach. Sam śpiewam, słyszę śpiewy, długie, przeciągłe, jak wichru powiewy, przewiewają ludzkiego rodu całe tonie, jęczą żalem, ryczą burzą, a wieki im głucho wtórzą. Depcę was wszyscy poeci, wszyscy mędrcy i proroki, których wielbił świat szeroki, gdyby dotąd chodzili wśród swych dusznych dzieci, gdyby wszystkie pochwały i wszystkie oklaski słyszeli, czuli i za słuszne znali, nie czuliby własnego szczęścia, własnej mocy, jak ja dziś czuję w tej samotnej nocy, kiedy sam śpiewam w sobie, śpiewam samemu sobie. Zrzucę dział i tylko jak duch wezmę pióra, pod szkrawami lotu, wylecę z prany gwiazdką obrotu i tam dojdę, gdzie graniczą stwórca i natura. I mam tych skrzydeł dwoje, wystarczą. Od zachodu na wschód je rozszerzę, lewym o przeszłość, prawym o przyszłość uderzę. I dojdę po promieniach uczucia do ciebie i zajrzę w uczucia twoje. O ty, o którym mówią, że czujesz na niebie, jam tu, jam przybył. Widzisz, jaka ma potęga, aż tu moje skrzydło sięga. Lecz jestem człowiek i tam, na ziemi me ciało, kochałem tam, w ojczyźnie serce no zostało, ale ta miłość moja na świecie, ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku, jak owad na róży kwiecie, nie na jednej rodzinie, nie na jednym wieku. Ja kocham cały naród, objąłem w ramiona wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia. Przycisnąłem tu do łona, jak przyjaciel, kochanek, małżonek, jak ojciec. Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić. Chcę nim cały świat zadziwić. Nie mam sposobu i tu przyszedłem go dociec. Teraz duszą ją w moją ojczyznę wcielony. Ciałem połknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się Milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu,
jak matka czuje w łonie bolę swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz. Zawsze sądzisz. I mówią, że ty nie błądzisz. Milczysz. Milczysz. Ja ci do głębi serce mu otworzę. Zaklinam. Daj mi władzę. Jedna część jej licha, część tego, co na ziemi osiągnęła, pycha z tą jedną cząstką. Ileż ja bym szczęścia stworzył. Milczysz. Milczysz. Nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. Widzisz, że pierwszy z ludzi i z aniołów tłumu, że cię znamy lepiej niż idy twoje archanioły. Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na pory. Jeśli mnie zgadł, odpowiedz. Ja nie kłamię. Milczysz i ufasz, że masz silne ramię. Wiedz, że uczucie spali, czego myśl mnie złamie. Widzisz to moje ognisko uczucie? Zbieram je, ściskam, by mocniej pałało w żelazne woli me okucie, jak nabój w burzące działo. Odezwij się! Bo strzelę przeciw twojej naturze. Jeśli jej w gruzy nie zburzę, to wstrząsnę całych państw twoich obszarem. Bo wystrzelę głos w całe obręby stworzenia. Ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia. Krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, ale całe. Porozmawiali. Nie chcemy Państwa zanudzać. Odejdźmy na chwileczkę od wątku papieskiego, ale tak naprawdę tylko na parę milimetrów, centymetrów. Chciałem zapytać, Szanowny Panie Jerzy, o księdza Tischnera, bo to też wielka postać, a przede wszystkim papież. Jan Paweł II bardzo sobie go cenił. Natomiast też Jerzy Tella jako rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, no nie przesadzę chyba, jak użyję słowa, że uratował w ciężkim czasie księdza Jerzego Tischnera. Chciałbym kilka zdań, Szanowny Panie Jerzy, o rozwinięcie. Uratował to za dużo powiedziane. Po prostu ksiądz profesor Tischner był tak silny, że się sam potrafił ratować. Ja tylko i wyłącznie miałem wielki szacunek dla księdza Tischnera i starałem się w jakiś sposób uszanować jego wiedzę, jego wielkość, jego człowieczeństwo, jego miłość do ludzi. Szczególnie ludzi gór, bo pamiętam, robiliśmy filozofię po góralsku, film taki telewizyjny w odcinkach i też film pełnomatrażowy. No to przed laty było jeszcze za życia księdza Tischnera. Ksiądz Tischner zachorował. Już nie mógł mówić, miał drugi problem, a miał sam robić w tym filmie narratora. No i zapytany, kogo by widział na miejsce swoje, żeby za niego to zagrał, to trzeba było zagrać. On to znał na pamięć, bo to napisał. I on mówi, pytany, tak się zastanowił, a
A niech zagra to trena Bongo do Tego. Także gdzieś ta więź się zawiązywała w trakcie naszej znajomości w szkole teatralnej, bo ksiądz Tischner tam pracował, ja tam po prostu w jakiś sposób wręcz ponad ludzki zatrzymałem dla tej szkoły i zatrzymałem go jeszcze na państwowym etacie, co było wtedy rzeczą jakby nie do pomyślenia, ale swoje dostałem. Po latach z wielkimi sukcesami do dziś grywane są na deskach Teatru Stół wariacje tischnerowskie Jerzy Trela jako stary góral Wawrzek. Teatr Stół to inny w ogóle temat i temat rzeka, moglibyśmy rozmawiać jeszcze myślę długo, nie, że wspomnę jeszcze wielką rolę w Teatrze Stół. Powiem tylko o tym, bo to temat związany niejako z kapłaństwem, ze sztuką, pośrednio bardzo daleko, ale z Ojcem Świętym, święty monogram w wykonaniu Jerzego Treli na podstawie tekstu Leszka Kołakowskiego, Rozmowy z Diabłem, Wielkie Kazanie księdza Bernarda. Ale nie o to. Chciałem jeszcze zapytać, jak Ojciec Święty Jan Paweł II miał wpływ na drogę artystyczną Jerzego Treli przez te wszystkie lata, no bo przecież Karol Wojtyła, człowiek sceny, teatr rapsodyczny, później już jeśli chodzi o papiestwo, ten poemat, tryptyk rzymski, bardzo był blisko sceny, bardzo blisko sztuki. Jaki miał wpływ Ojciec Święty Jan Paweł II pośrednio bądź bezpośrednio na Jerzego Trelę? Poezja Ojca Świętego, poezja Karola Wojtyły dopiero się zaczęła gdzieś ujawniać w przekazie publicznym pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Wcześniej Jan Paweł II bardziej był znany jako biskup, jako biskup krakowski, metropolita krakowski. Dopiero później zafunkcjonowała jego poezja, zresztą takim spektaklem nawet pierwszym spektaklem jego zagranym w Teatrze Słowackiego w 78 roku, czy 7 albo 8, Brat Naszego Boga. To był pierwszy spektakl zagrany w Teatrze Absurdycznym. Były próby w Teatrze Absurdycznym. Zresztą Karol Wojtyła zaczynał z tymi ludźmi, z tymi aktorami, którzy tam byli, z panią profesor Danutą Michałowską, panią Haniną Kwiatkowską, który zresztą był kolegą z klasy. Ale to za chwileczkę państwu powiem taką anegdotkę ze spotkania z Ojcem Świętym Zakochanym. A jaki wpływ miał? Rok 70, moment wyboru papieża. Ten dzień po prostu niesamowity dzień, który pamiętam, graliśmy wtedy właśnie Dziady w ten dzień wyboru papieża. I to było nieprawdopodobnie inaczej zagrane przedstawienie na ten sam temat, ale ja z jakąś taką podniosłością, z jakimś ze łzami i radością na twarzy i łzami w oczach. Także, że później Ojciec Święty gdzieś tam cały czas bacznie nam patronował, bo nawet jak byliśmy kiedyś z teatrem w Rzymie w 83 roku, to już był po Castel Gandolfo, przyjechał tam z odpoczynku, po tym nieszczęśliwym zamachu, okrutnym zresztą, ale już był w formie dobrej. I w pewnym momencie przy Schweitzer, generał
Straży Szwajcarskiej i sama przyniósł karteczkę do naszego sektora, bo myśmy niespodziewanie poszli tam na plac Świętego Piotra, gdzie Ojciec Święty miał pierwsze spotkanie po przyjeździe z tego Kastelgardorfu, 2 czy 4-dniowym. I my staliśmy tam, nawet nie źle ubrani, bo ubraliśmy się tak jak na wycieczkę w miasto, mieliśmy wolny dzień, chcieliśmy skorzystać, no i zahaczyliśmy, że zobaczymy. I okazało się, że Ojciec Święty jest w tym czasie przyjeżdża. Myśmy zaczekali, wpuścili nas, weszliśmy tam i w sektorze swoim żeśmy siedzieli. I po jakimś czasie ksiądz Dziwisz podał temu Szwajcarowi karteczkę. I ten Szwajcar przyszedł z tą karteczką do naszego sektora i najbliżej stał Radwan, który był, Stanisław Radwan, który był dyrektorem naszego teatru, kompozytor świetny, zresztą wspaniały muzyk, i podał tę karteczkę i napisał, no i Radwan nam przeczytał, że musimy przejść na plac pod bibliotekę w Watykanie, tam gdzie były już, no, gdzie było mieszkanie Ojca Świętego, gdzie mieszkali też ci byli Szwajcarzy, była obsługa Ojca Świętego, ludzie, którzy jeździli cały czas po całym świecie za Ojcem Świętym razem. I tam, no, starsi już emerytowani z obsługi. I tam czekaliśmy na niego, zakonnice przygotowane, cała ta obsługa miejscowa też, która obsługiwała to miejsce, tą bibliotekę, to zaplecze tam. I czekaliśmy na tym placu po jakimś czasie, my sami z cywilów, nikt tam od nas tylko i wyłącznie, jak nas zobaczył, to od nas zobaczył kątem oka, jak przechodził, bo jeszcze taka scena była, jak przechodził, to stał taki Afgańczyk, ale w jakimś mundurze takim swoim, no, księcia, czy nie wiem kto to mógł być, w każdym razie jakiś ozdobny, złocony kostium taki miał w sektorze naprzeciwko nas. I tak samo miał chłopczyka na rękach ubranego. I Ojciec Święty przechodząc, bo tam ten odcinek przechodził, wziął na ręce tego. Jaki popłoch się w tym momencie zrobił, bo to już był okres tego terroryzmu. Jak Ojciec Święty wziął na ręce to dziecko, ale przytulił go, oddał temu ojcu i poszedł dalej. Wszystko się, bo ta obsługa Ojca Świętego strasznie się zaniepokoiła tym, że on wszedł po tym doświadczeniu z tym aliakczą. No i później czekaliśmy tam i to było niesamowite spotkanie. Muszę Państwu odkryć taka prywatna rozmowa, prywatne spotkanie. Każdego z nas znał, chodził do teatru, myśmy przychodzili czasem na jakieś opłatki do kurii. I do Radwana podszedł, a Radwan był zawsze chudziutki. Zawsze był szczupły, nie wiem czy ktoś z Państwa zna. Stanisława Radwana. No on zawsze, całe życie był szczupły, bardzo szczupły. A tam jeszcze ta podróże, to wszystko, to jeszcze bardziej wymęczony był i tak stał, taki pokurczony. A Ojciec Święty znał Stasia od dziecka, bo ojciec Radwana był organistą w katedrze na Wawelu. No i podszedł, po pierwszy stał Stasiu, chwycił go za policzek i tak go poszarpał za policzek, pan Cwani, to skórę policzka, nie policzek. I mówi: Stasiu, źle mi wyglądasz, jedz nam więcej mnie owsianki. No i tak się to spotkanie odbyło, ze mną porozmawiał też, bo myśmy jeszcze grali dalej. W 83 roku dziady do 84 pytał się, czy dalej gramy. A jeszcze jedno zdarzenie takie. Jedna z naszych koleżanek, to był wrzesień, to był początek września, upał tam był niesamowity. To do miasta wyszliśmy tak po rozgrywaniu. Jedna z koleżanek miała taką
bluzeczkę na ramionczkach i prawie że piersi na wierzchu przysłonięte takim tiulową bluzeczką. Ona tak się zawstydziła, jak ojciec święty podszedł do niej, tak zakryła sobie rękami no nie całe piersi, tylko górę piersi. Ojciec święty mówi, nie trzeba. To jeszcze takie zdarzeń właśnie takich prywatnych. Byłem na spotkaniu z Ojcem Świętym, bo ja pochodzę z miejscowości, która jest blisko między Wadowicami a Kalwarią. Z racji Teatru Starego, bo dałem Ojcu Świętemu książkę tam taką o Starym Teatrze napisaną przez Dariusza Domańskiego. I byłem na tym spotkaniu, gdzie było spotkanie w Księżówce po tej uroczystości na Krokwi, tej wielkiej uroczystości w Zakopanem. To było bodajże w 97 roku, chyba tak, nie, później. A nie, no tak, jeszcze był sprawny, zgarbiony już był, ale był sprawny, bo jeszcze był cały dzień na tej Krokwi i później jakbyśmy przyjechali tam do niego, do tej księżówki, to czekaliśmy trochę, bo się zdrzemnął, dokładnie 42 minuty się tam przespał. No i przyszedł do nas i przygotowali podwieczorek. I wspólnie zjedliśmy podwieczorek z tymi jego kolegami, ci jego koledzy z klasy. No wszyscy do niego mówili Ojcze Święty. Ojcze Święty, ci. Tam było może 11 osób w sumie, ze mną może 12 razem. I wszyscy mówili Ojcze Święty do niego, z tych jego kolegów z klasy. A jeden z nich, taki łobuziak, staruszek łobuziak, mówi, Lolek, a pamiętasz, jak żeśmy tam byli u jakiejś marcuszyny, czy jakiejś, jak żeśmy przez płot na jabłka przechodzili, jak żeś się płot kierował? A on mi pamiętam, tak za trzy razy ten z tym Lolek wyskakiwał. Ci go uciszali, a on nim, ci koledzy go uciszali, a on nic, tylko Lolek, co z nim. Ale on się nie oburzał, więc się śmiał. Także to z takich prywatnych spotkań. Jeszcze też miałem takie uroczyste spotkanie na premierze. Premiera filmu Quo Vadis odbyła się w Watykanie, w której uczestniczył właśnie Ojciec Święty. Siedział wtedy już, był bardzo taki trochę bardzo pochorowany, bo to był rok 2000 albo 2001. Panie Andrzej, chciałeś coś, no? No, 2001. Dopuszczam cię do głosu. Właśnie chciałem o tym Quo Vadis powiedzieć parę zdań, bo tak w ogóle trudno wymieniać wszystkie role teatralne i filmowe tu mistrza Jerzego, ale jeżeli Państwo będziecie chcieli, jest parę dosłownie książek. Nie wiem, czy tam będą wszystkie role, ale zdecydowana większość ról teatralnych i filmowych. Chciałem kilka zdań o tym Quo Vadis. Ponieważ każdy chyba miewał mieszane odczucia co do tej produkcji. No, niebotyczna produkcja, jeśli chodzi o skalę finansową. Nigdy wcześniej i nigdy chyba później tyle nie wydano na film, nawet wcześniej Ogniem i Mieczem nie było. Nie, Ogniem i Mieczem więcej kosztowało, Ogniem i Mieczem. Ale to Ogniem i Mieczem jeszcze było finansowane przez Ministerstwo Kultury, które było tak dobre, że miało pieniądze na Ogniem i Mieczem, miało pieniądze na Potop. Ale zmierzam, ma jakieś braki. Zmierzam do Hilona, Hilonidesa, bo każdy nawet tu w książce jest, że podobał się Neon jednym, drugim się nie podobał. To tak jak z gustami, prawda? Święty Piotr, grany przez Franciszka Pieczkę. Pięknie. A malkontenci się zdarzało ludziom, którzy krytykowali. Jak pewnie wszyscy, każdy no coś krytykował. No bo się wyobrażają wszyscy, przepraszam cię, że ci wejdę w słowo, wyobrażają sobie, że Święty Piotr chodził nad ziemią 10 cm, że miał aureolę już od początku, a przecież Święty Piotr był łobuzem wcześniej, zanim został świętym.
Pieczka, i był człowiekiem z ludu, był rybakiem, był prostym człowiekiem, a Pieczka tę ludyczność w sobie ma, wrodzoną, po prostu piękną, szlachetną. Ale zmierzam do tego, że nikt do Hilona Hilonidesa się nie przyczepił. Wręcz odwrotnie, no była nagroda za najlepszą rolę drugoplanową i ta rola była taka wielowymiarowa. Tu myślę, że wcześniej, jeśli chodzi o role filmowe, bo nie będziemy dotykali teatru w tym momencie, nie było szansy pokazania tak szerokiego aspektu, jeśli chodzi o warsztat. A tu ten Hilon Hilonides pokazał bardzo się barwnie, bardzo wielowymiarowo i podobno Kawalerowicz, sam pan Kawalerowicz stwierdził, że mógłby osobno nakręcić film z Jerzym Telem o Hilonie Hilonidesie. Któregoś dnia, bo postać Hilona Hilonidesa w stosunku do poprzedniej wersji kinowej amerykańskiej była dosyć mocno rozbudowana. Jak Kawalerowicz zobaczył, że mi to nawet nieźle idzie, to mi dopisywał po prostu, dodawał mi więcej scen. I w pewnym momencie, gdzieś w dwóch trzecich filmów mówi, że właściwie to już mogę skończyć ten film, bo już mam jeden o Hilonidesie. Tylko, że no niestety Kawalerowicz, cudowny, wspaniały artysta, on nigdy nie zrobił swojego filmu, nigdy nie zrobił filmu poniżej zawodostwa. Zawsze to były filmy zawodowe, albo wybitne artystycznie, Matka Joanna Daniołów, czy Pociąg, no właśnie, Osteria. Ale tu już po prostu wiek swoje zrobił. On już nie mógł zapanować nad tym wszystkim. On 22 lata nosił w sobie projekt Quo Vadis. I to się po prostu w myśleniu samym, w pomyśle, już zaczęło troszeczkę starzeć. I on już, tam doszło do takiego konfliktu między nim a operatorem i tam się operator buntował. I tak było, nie było mu po drodze, ciężko mu było ten film zrobić, ale jego marzeniem od 20 lat było zrobienie tego filmu Quo Vadis. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Tak już na sam koniec. Ale zakładamy maseczki. Zakładamy z powrotem. Przepraszam bardzo. Przepraszam, ja nie mam, ale zaraz założę, jak tylko stanę. Ja mam pytanie takie dotyczące Krakowa i roli w filmie Anioł w Krakowie, który mi się szalenie podobał, bo ten klimat krakowski był tam doskonale pokazany. I teraz tak, jak tu przyszedłem na to spotkanie, to mi się taka myśl mi przyszła, nie wiem, czy Pan by się wypowiedział w tej kwestii, czy w tej roli, którą Pan zagrał, a nie w Krakowie doskonałej, czy nie było takiego przebłysku, żeby pokazać troszeczkę Piotra Strzyneckiego również, bo tak mi się jakby te dwie postacie troszeczkę zbliżyły. No to wydaje mi się, że ja miałem taki pierwowzór tam z kręgów piwnicznych. Ten facet, na niego mówili Szajbus, a ja się w filmie nazywam Szajbusem i troszkę się wzorowałem na nim, ale nie na Skrzyneckim, bo Skrzynecki był paniskiem, był panem, a ten mój Szajbus to był, taki no, świr po prostu trochę. A Skrzynecki był inteligentnym, dowcipnym, cudownym człowiekiem po prostu, no, a trochę... Zagubionym przede wszystkim. Myślę, że gdyby ludzie go nie żywili i nie ubierali, to by nie jadał i chodziłby nago. Po prostu dbali o niego, ludzie uwielbiali go, po prostu on był kochany. Zapraszali go do domu, na obiady, także że to on był tak oderwany od życia, ale bacznym obserwatorem życia był. Także że to wszystko zresztą realizował w piwnicy i ta piwnica była lata była przecież taką odskocznią od tej codzienności naszej. Czyli to skojarzenie piwniczne jednak moje... Skojarzenie piwniczne jest właściwe, tylko nie ta osoba.
Ja jako baczny słuchacz. Może tutaj panie Jerzy. Tak, panie Jerzy się wypowiem. Padł tutaj taki ładny cytat, że potok się nie zdumiewa, lecz zdumiewa się człowiek. I za to ogromne chwile wzruszenia, zdumienia i uczty dla ciała i ducha bardzo chcę podziękować. To ja dziękuję serdecznie, że mogę się, że mogłem się z Państwem spotkać tu i że mimo tego trudnego czasu przedstawienia nam odwołują w teatrach, od marca już tak jest, teraz miałem grać przedstawienia w Teatrze Stu, zostały odwołane w sobotę, niedzielę, no bo w teatrze sytuacja jest trudna, ciężka, żeby utrzymać teatr. Nie, jesteśmy troszeczkę tak, dopiero teraz to się okazuje, że często jakoś tak po macoszemu traktowani. Mówi o kulturze, że to jest jakby drugorzędna sprawa, trzeciorzędna. Nie, myślę, że te lekarstwa dla ducha, to co pani powiedziała o poezji, o tym źródle, o tym, że to jest człowiekowi bardzo potrzebne, potrzebne jest. Lekarze zresztą mówią, do nas mają taki stosunek, że mówią, jesteście ludziom potrzebni. Ja mówię, trudno gadać się kłopoty, że wy jesteście potrzebni, że wy ratujecie ludzkie życie, ale wy duszę ratujecie. Serdecznie dziękujemy. Pani Jerzy Kreja i pan Andrzej Kuzyn. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja myślę, że też marzenie wielu z nas się spełniło, żeby usłyszeć oprócz wspaniałego tryptyku fragmenty inwokacji na żywo. Cudownie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo. A gdyby tego było mało, ja będę zaladą z zachowaniem największych ostrożności i bezpieczeństwa czekał na Państwa z kilkoma książkami. Zrobimy jakoś tak, żeby zostawić karteczkę, później Pan Jerzy się podpisze, tak żeby była jak największa odległość między nami. Niestety mimo wszystko i wbrew wszystkiemu. A jeszcze gdyby Państwu było tego mało, ja Państwa odsyłam do internetu niestety w tym momencie, ale jest coś takiego jak Wielkie Monologi w wykonaniu z główną rolą Jerzego Treli, z genialną muzyką Zbigniewa Preisnera. Premiera była w Kościele w Bobowej. Można sobie tylko wpisać Wielkie Monologi Jerzy Trela i na wieczór Państwo będziecie mieli taką dogrywkę. Godzina na pewno nie boli, wręcz odwrotnie. Dziękujemy Państwu bardzo.